Hej, cześć, Rewit z tej strony. Chciałem Wam dzisiaj coś pokazać, pogadać na temat Heroes of the Storm, streamów i rzeczy, które będę robił. Ogólnie pierwsza sprawa, bardzo ekscytująca, fajna, połączona z Bliskonem, informacjami z Bliskonem na temat Heroes of the Storm. No i nowsza reklama wyszła z schodca. Zobaczymy sobie teraz o tak sposób. Dajmy play. Przechodzimy do trzeciej minuty. 16 na przykład, przyglądamy się co tu tak naprawdę jest. naprawdę jest i naszym oczom za chwilkę ukaże się, o o to ta wizja słuchajcie, widzicie tą zakładkę lud? zakładka, której nie ma w grze czyli najnowsze reklamy Heroes of the Star pojawiło się, coś czego w grze nie ma czemu by nie? w pewnym sensie, jeżeli patrzę na to w jaki sposób ten film jest zrobiony w sensie rzetelnie, prawda? to myślę, że to było zamierzone Oczywiście mogli to przeoczyć. Nie, eee, nie, Blizzard nie przeoczy takich rzeczy. Było zamieszane. I w taki sposób, mniej więcej, jest taki sygnał, że idzie coś fajnego do Storm. Co to może ogólnie być? Słuchajcie, pierwsza sprawa, zobaczmy co ogłosili na No, Ogłosili jedną ważną rzecz, właściwie to kilka. Pierwsza sprawa to będą postaci, nie będą miały le levelu maksymalnego. Będziemy mogli wbijać te poziomy i levelu. Co jest ważne, fajnie byłoby otrzymać więcej nagród. I to też zapowiedziano. Będzie więcej nagród i będzie, będą one częstsze. Czyli czym więcej czasu poświęcimy Hirosowi, tym więcej rzeczy fajnych powinniśmy mieć. I czy to właśnie tam będzie, w tej zakładce, te wszystkie mounty i tak dalej, może dodadzą jakieś inne rzeczy, nie wiem, uczesanie, brodę, nie wiem, dodatkowe zmiany, bronić, <grym> jakieś inne bajery, można by to wymyśleć, wiadomo. Ja się jednak boję jednej rzeczy i nie chciałbym, żeby to się pojawiło w tej grze. Mianowicie skrzynki za kasę. Pamiętamy CSGO, pamiętamy Pamiętamy Cyrki z CSGO, pamiętamy Puff pamiętamy of Exile i skrzynki, gdzie kupywało się i dostawało się jakieś śmieci, tak pamiętamy. Ogólnie rzecz ujmując, zawsze to jest takie kasyno, i nie chciałbym, żeby kasyno się pojawiło w Heroes of the Storm. Miłoby było, żebyśmy otrzymywali więcej fajnych rzeczy, przez to, że gramy w tą grę. I by to nas ciągło jeszcze bardziej, to był właśnie taki miły, miły gest, ze strony, że wbijamy jakiś tam poziom, ze strony Blizzarda, że wbijamy jakiś poziom, nie, i dostajemy coś fajnego. To by było naprawdę pozytywne, prawda? Dajcie znać, co myślicie na ten temat, co tak naprawdę w tej zakładce mogłoby się pojawić. No, myślę, że to właśnie jest to, to powiązanie poziomowania z otrzymujemy nagrodę. Bo jak zapewne wiecie, ilość poziomów e, postaci to ma być nasz poziom konta. Więc ile wbijemy leveli na postaciach, to taki mieli nasz e, poziom konta i mniej więcej zobaczymy już przy wczytywaniu się gry, e, o, ktoś ma tam tysięczny level, no to hardcore, prawda? Czy tam trzysetny, to już, no, szacun, dużo spędził czasu w grze i wiemy, że ma jakieś tam doświadczenie, prawda, w tej grze? E, więc spoko. Więc okej, okay, to, jest, to, to jest bardzo fajne. Kolejna sprawa to jest Streamers Heroes of the Storm Zauważyłem, że czym więcej ludzi się pojawia w się tym większy rak trawi tą grę, z tego względu, że MOBA, nie wiem, to jest jakaś gra, która budzi takie negatywne emocje nie mówię o Heroes of the Storm, mówię o mobi ogólnie, League of Legends, Dota itd. i tak dalej. I powiem Wam, że często na streamach się ostatnio zaczynają pojawiać osoby, które chcą tak bardzo pokazać, jak, jacy to, oni to nie są niesamowici, i, I się trudno streamuje przez to, coraz trudniej się streamuje, choć w ogóle jest grą, którą się bardzo ciężko streamuje. Z tego względu, że jak się skupiam na grze, wygrywam te mecze, jak się nie skupiam na grze, patrzę na czat, gadam z ludźmi, bo ludzie tego oczekują, żebym z nimi rozmawiał i też mi się przyjemnie z wami gada. W szczególności, że już większość nicków znam na pamięć, wiem z kim, o czym gadałem czasami i to jest urocze wręcz, to jest pozytywne. W tym streamie, ale y, przyjemność ze streamowania HOTS-a y, jakoś tak upadła u mnie. Może nie upadła, ale lekko spadła. Y, nie wiem czemu. No i przeważnie jest tak, że kończę stream i na drugi dzień, czy, czy po streamie jeszcze sobie pyknę kilka gierek, żeby nadrobić to, co straciłem podczas streamu. Ostatnie to jest częste nagminne. I oj. Tak więc nie gniewajcie nie się na mnie, jak z wami nie gadam w momencie gry, bo wiecie jak jest HOTS. Nie zauważycie czegoś. Wczoraj była taka sytuacja, że piknąłem randomową postać, bo się zagadałem i ostatnia sekunda, no to klik. Eee, to, było, to było straszne, bo strasznie zramiłem eee, wtedy. Eee, to Rainora wybrałem, którym kompletnie nie gram eee, ostatnio i to było straszne. <laughs> Ale na szczęście wczorajsze mecze i tak były do, no, do przodu i to dość sporo do przodu, bo jedną dywizję do przodu, jedną pełną dywizję. I, I to było spoko. Słuchajcie, ja dorwałem sobie, ja kupiłem specjalnie taką tablicę, no tutaj nie widzicie. Ale ogólnie ta tablica jest zajebista. Eee, rozpisałem tam wszystkie rzeczy, które muszę w ciągu, od poniedziałku do piątku robić. Muszę, chcę, chcę, bo to, to jest zarąbany cały tydzień. Eee, I... I myślę, że systematycznie będą się pojawiać już niektóre aspekty, które chcę, żeby się pojawiały. A co się będzie pojawiać, zobaczycie już niedługo. Recka Tyranny się pojawiła, a więc sugeruję obejrzeć, bo gra jest wow. To jest gra typu wow, więc zapraszam serdecznie. No i dajcie znać oczywiście, co ma się w tej zakładce znaleźć. Ja nie wiem, ale się domyślam ale nie jestem pewny. Kiedy to wyjdzie? Prawdopodobnie w przyszłym roku. Dopiero. Więc no chyba, że święta, święta i wyjdzie jakiś nowy patch i będzie ciekawie. Jeżeli chodzi o Wariana, wczoraj grałem z Angelą po streamie, chwilę jeszcze, chyba z dwa, czy, dwa, dwa mecze, że mi przegrali. Eee, rozegrali, wygraliśmy eee, i trafiliśmy na Wariana. Wariant z dwoma mieczami. wariant z niesamowitą szybką regeneracją. I tego gościa się prawie nie dało ubić, w sensie dało się ubić, bo wygraliśmy ten mecz, on ma teraz win rate'a podobno 47%, ale myślę, że jak ludzie się nauczą nim grać, to będzie o wiele wyższy ten procent winów i jego szybkość leczenia jest zatrważająca, naprawdę zatrważająca, bardzo fajna postać z doskokiem, z powolnieniem, ogłuszeniem i tak dalej. Jeżeli jakby, jakby jeszcze ten gość tu troszkę to połączył z e, opcją tankowania, w sensie nie tank, m, w sensie prze, większą przeżywalność by sobie wrzucił, to to by było naprawdę wow. <laughs> Byłoby coś niesamowitego. Tak więc wariant myślę, że częściej się zacznie pojawiać, już niedługo. E, w szczególności, że już powolutku wychodzi e, z, e, z e, tej squig matchy na rankedy, będzie ciekawie. Więc czekamy na kolejną postać, Ragnaros, który zmieni kompletnie pole bitwy w Heroes of the Storm i na pewno go Wam pokażę, bo to jest postać, która w ogóle wprowadza nową mechanikę, totalnie nową mechanikę, czyli wchodzenie do fortów, przejmowanie fortów i szarż od lewej do prawej. Ciekawe. Dzięki za uwagę, trzymajcie się do następnego filmu. Hej.